Wspólnie przyszedł z nimi i zaświecił swoim. Dlatego będziemy musieli prosić Państwa o to, żeby trochę zrobić miejsca, żeby przedstawiciele przedszkolaków i dzieci mogły dojść do świętej choinki. Już wtedy przy blasku tej choinki będziemy mogli tutaj dalej się bawić. Mam nadzieję, że już stanie się oświęcimską tradycją, że właśnie tutaj będziemy się spotykać przed dzień świętego Mikołaja i będziemy właśnie odpalać choinkę i spotykać się z świętym Mikołajem. Dzieci o to, że poszły do świętego Mikołaja, a tutaj aniołki i renifera o to, żeby tam doszły. Przepraszamy Państwa i prosimy o chwilę, bo mam nadzieję, że już za parę minut ta choinka, która tutaj jest, zaświeci. Dziękuję. Razem z aniołkami i reniferem podążają w kierunku świętego Mikołaja. Święty Mikołaju, mamy do Ciebie wielką prośbę. Prosimy Cię bardzo, abyś razem z dziećmi, aniołkami i reniferem zapalił naszą piękną choinkę. Szanowni Państwo, na latarniach wzdłuż głównych ulic oświecenia zawisły kolorowe. Muszę zobaczyć, czy święty Mikołaj jest gotowy. Słuchajcie, pomożemy świętemu Mikołajowi rozpalić choinkę? Nie słyszę, pomożemy? Zatem wszystkie dzieci i wszyscy dorośli, którzy są na rynku, odliczamy. 5, 4, 3, 2, 1, jest! Brawo! Piękna choinka naoślona przez świętego Mikołaja. Dziękujemy Mikołajowi bardzo, bardzo serdecznie. Dziękujemy dzieciakom z przedszkola numer 16. A teraz zapraszamy nasze małe pociechy na, w zasadzie Państwa, na